mecz. Trzymaliście wynik, trzymaliście prowadzenie. W którym momencie kwarty, nie wiem, zaczął się pan obawiać, że nie może przegrać to spotkanie? Jakoś akurat taki nie dochodziło do mnie żadne jakieś dodatkowe myśli oprócz tego, żeby patrzeć na tą grę i ona była trochę szarpana i taka lokalna rywalizacja dodała trochę sztywności obu zespołom, ale chyba bardziej nam mimo wszystko. No, skupialiśmy się na tym, żeby obwód nam nie narzucał za dużo trójek, żeby wygrać tablicę, co nam się nie udawało do przerwy. Później chyba było to trochę lepiej i stąd. Później doświadczenie Stokłosy zadecydowało, a w sumie cały mecz wywiązywał się z zadań Koszuta, który krył pacochy. No i musieli inni brać ciężar gry na siebie i tych serii słynnych trójek jego nie było. W związku z tym dlatego. Ale i tak dość dużo straciliśmy punktów, bo bardzo dobrze mali ze Szczecina technicznie byli. Każde odwrócenie w stronę piłki uciekali za plecy, tak zwane backdoor robili, szukali do tego, potrafi z kolanka rzucić jedną ręką, czyli ci mali są naprawdę fantastyczni zawodnicy i mogę im tylko pogratulować. Panie trenerze, ile brakuje spójnych punktów do utrzymania tej pozycji ósmej? No, więcej niż Pruszkowi. Nie, więcej niż Pruszkowowi. Czyli tylko ten zespół? Nie, no, jak się wygra z Pruszkowem, a się przegra do tego, dziękuję. A się przegra z innymi, to Pruszków wygrywając nadrobi te zaległości, ale w Pruszkowie jest o tyle decydujący mecz, że się jakby za 4 punkty się gra, no bo się im zabiera, sobie się dodaje. I wtedy można z kimś się potknąć i wtedy najwyżej nas dogonią, to my mamy na styk lepszy bilans. Tak, ja myślę, że kluczowy, zakładając, że w Polonii 11 jednak się wygra, bo nam się zdarzyła wpadka w Górniku, więc może się zdarzyć i w Polonii. Ale myślę, że jeżeli z Pruszkowem wygramy, to już jest 9, bo nam przełożyli mecz, to myślę, że już damy radę utrzymać. Na tyle doświadczenia ma i Grudziński, i Stokłosa, i Koszuta, gracze starsi, którzy kierują tym zespołem i są liderami, że reszta nie zwariuje, jak to się mówi. Będziemy grali na jakimś takim kontrolowanym poziomie jak dzisiaj. Mimo szarpanej gry kontrolowaliśmy grę. Mogliśmy się zbliżyć do spójni na tyle, żeby objąć prowadzenie. W trzeciej kwarcie był chyba taki moment, że były 2 punkty. 2 punkty właśnie w trzeciej kwarcie. Trzeba było tylko wytrzymać i w tym momencie, jak sobie przypominam, bo tak to na gorąco, że były 2-3 proste błędy i odskoczyli znowu na 6 punktów, 7 tam się zrobiło chyba, że prosty rzut tam chyba, nie wiem, nie chcę teraz krytykować czy coś, ale z lewej strony Koszuta dostał piłkę bez krycia, bez nacisku, sobie wyprostował rękę i wpadł i wtedy taki po prostu też oddech z drużyny odchodzi, bo to są takie momenty, że jak się gra takie mecze na kontakcie, to nie można sobie pozwolić na proste błędy, a my sobie pozwoliliśmy na proste błędy. Uczulałem chłopaków, że zespół wspólni w lepszej formie są dyspozycji, można powiedzieć, ale to są derby i nie uważam, że nasz zespół jest gorszy od wspólni. Można, tak samo było widać, że nawiązaliśmy wyrównane widowisko. Widowisko się prawdopodobnie podobało publiczności. Trzymało w napięciu, nie było to jakiegoś jednostronnego pojedynku. I to miałoby ten duży plus, ale drugi minus to jest to, że przegraliśmy i to jest zawsze smutne. Panie trenerze, wyłączenie Łukasza Pacochy to był ten klucz spójny do zwycięstwa, bo nie trafił chyba żadnej trójki, no i nie miał miejsca w ogóle na oddanie tych swoich rzutów. Nie, no spójnia ostatnimi czasy tego się nauczyła i starają się nękać wszystkich rzucających i na obwodzie zawodników. I z tego są problemy zespołów, których z nimi grają. Łukasz po prostu dzisiaj, nie wiem, no chciał bardzo, ale jak się bardzo chce, to wielokrotnie nie wychodzi. I tak to można powiedzieć, że w dzisiejszym meczu było, tak wyglądało. Co ze Staszkiem Prusem? No bo kontuzja wyglądała bardzo groźnie. No i jest groźnie, nie wiadomo jak długo to potrwa, ale na pewno te 4-5 tygodni na pewno można się jego nie spodziewać, także zobaczymy jak to będzie. No można powiedzieć, to widzi pan, kiedyś powiedziałem, że najważniejsze jest to, żeby mieć zdrowie i grać i to jest ten podstawowy podejście do sportu, bo nasze najważniejsze mecze to dopiero się zaczną w kwietniu i to trzeba po prostu wziąć pod uwagę. Panie trenerze, ale postawił pan dzisiaj na wąską grupę zawodników, bo i Semler nie zagrał, i Zarzeszny nie zagrał, Pytyś grał krótko. Może jakaś... Tak, no.
Pytyś. Pytyś, każdy chciałby, żeby on grał, ale on nie realizuje tych założeń, które my byśmy chcieli. On bardzo ma wielkie serce do tego, ale musi realizować to, co zespół jest nakreślone w czasie gry i realizować to. I on tego w danym momencie nie realizuje. No. I to jest problem nasz i jego, bo po prostu ma warunki do tego, żeby grać, a tych warunków do końca nie wykorzystuje.